powiesz? To miękkie. Ja tu nie śpię. Dobra, ja zdycham z głodu, nie wiem, jakby... Trzeba coś robić do jedzenia. Dobranoc. Please listen carefully. Za kontrolą paszportową będzie jeszcze jedna kontrola. Także idziemy w stronę kontroli paszportowej. Chodź. Dobra, to jesteśmy w Izraelu. No, jeszcze raz. W Izraelu. W Izraelu właśnie. Wypadałoby powiedzieć, gdzie przylecieliśmy i po co. Bierzemy niedługo samochód i jedziemy do Aviatu. A tam sobie będziemy nurkować przez cały tydzień. Całe wyzwanie tego cyklu jest takie, że postaramy się codziennie wrzucać vlogi, czyli tutaj będziemy 7 dni i będzie razem 7 vlogów z każdego dnia. Mam nadzieję, że to się uda, może nie będąc dzień po dniu, bo tutaj troszeczkę gęsto mamy plan z czasem i trochę mało czasu tego może być. Niemniej co jeden, co drugi dzień powinien się jakiś pokazywać, także obserwujcie na bieżąco, będzie ciekawie. Co idziemy będzie? Bardzo powoli. Idziemy będzie bardzo powoli. Tak. Kolejne 350 km. Gdzie będzie kierował Piotrek? I będzie ciekawe. Przejeżdżamy cały kraj z Tel Awiwu do Elatu, na Morze Czerwone. Parę godzin jazdy. Zobaczymy, jak będzie fajnie. Panny kombi! No! Czyli co? Żyjemy! Żyjemy! Jeśli ty mi powiedz, gdzie tu się odpala. Dobra. Teraz przy pana. Drogi nie patrzę, albo coś nie. Dobrze, że dostaliśmy większy samochód, aczkolwiek i tak jest ciężko. Nie, to my radę. A bo to jakiś kod masz magiczny? Mhm. Jakiś krzyżyk, gwiazdka i tak lady? Samochód mamy, śpimy. Dobra. Możesz ty kurwa. Gdzie jest gwiazdka? Jest gwiazdka. Jedziemy! Ale co to było za... USB można ładować. Szaleństwo. Mariusz, jak się czujesz w związku z tym, że można ładować przez USB? Proszę cię. To jest fajnie. To jest Francuz, na pewno się popsuje. Co masz? Fajny kamion. To jest taki punkt, że czujesz się mały po prostu już. Malutki. Hej. Dzień dobry. I? Jak się podoba? Wygląda to zupełnie inaczej niż Świdnik. Chodźcie, zestrzelimy na tle jakoś. O, to będzie dobre. Dobra. Sobie z Tel Awiwu jedziemy.
I mamy punkt widokowy, a widać tutaj fajną rzecz, bo widać Morze Martwe. O, tu dokładnie tam. I tam sobie pewnie w piątek pojedziemy. A co, a na razie mały piknik, jedziemy dalej. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Papu! Mleka daj się. Kabanosa! Reklama? Koszarne Clio, mleka daj się. Nie ma mlika. Nie ma krów, są wielbłądy. Biedronka. Ty, siatka z Biedronki, białe te, białe skarpety i poszedł. Nie jestem. Ja chcę zjeść z siatką z Biedronki. Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że tam dzisiaj wydaje mi się, że to było dla... Trzy godziny jazdy samochodem, 3,5 godziny lotu z samolotem, kolejne 3,5 godziny jazdy samochodem. Nie jesteśmy w Elgacie nad Morzem Czerwonym. Owsianek ze śliwką albo też do płatków owsianych z mlekiem i truskawkami. Prawda jest taka, że to miało być zdrowe żywienie, ale prawdopodobnie Tomek i tak namówił mnie na alkohol i szlako wszystko trafi. To co, Tomek? No mówię, że dzisiaj to chyba z tym snurkowaniem i w ogóle pływaniem to chyba trzeba odpuścić. Będziemy mieli tyle wody przez te dni. Na pewno. Po co to wykorzystywać wszystko jednego dnia? Nie ma sensu. Człowiek się nachłapie, nachłapie. No. A to trzeba sztukować sobie. Tak jak Piotrek. No. My tam przynajmniej spaliśmy, a on nie. On musi wszystko zwiedzać i oglądać. I chodzi i nas... Nic nie spał. Wyciąga i chodźmy tu, pójdźmy tam, przejdźmy tam. Jak chcę kierować, o. O. Nie zareaguję, bo widzę, że nie wiem, czy pani... Nie. Ja sobie samą jabłkę strzelić skinęła. Nic się nie dzieje. Nie, teraz spróbuj. Bateria jest? Nie, kompletnie nic.